W 2013 roku widoczny jest wzrost przestępstw kryminalnych o 191 zdarzeń. Zatroskanie mnie jest takie, ponieważ wiemy, że jak pytałem na posiedzeniu, że jest stan osobowy policji jest zawsze na minusie. Czy to nie miało wpływu właśnie na te przestępstwa? Jeżeli jesteśmy niedoszacowani do taka, to wiadomo. Natomiast inna sytuacja jest w ruchu drogowym, którym no, spadła ilość tych, którzy po alkoholu są. Czyli tutaj stan osobowy na pewno jest taki, który ma wpływ na zdarzenie. I niemniej jednak wygląda to w ten sposób, że w odpowiedzi pana zastępcy komendanta wynikało, że Komenda Miejska Policji nie ma wpływu na stan osobowy. No, to mnie troszeczkę dziwi. Wiadomo, że Komenda Wojewódzka w większości rządzi, ale od stanu osobowego zależy również i bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwie nie możemy oszczędzić. W stanie etapowej jednostki mamy 265 etatów policyjnych. Na chwilę obecną w tym roku mamy 15 wakatów. Wakaty corocznie to są w granicach od 6 do 10%. Praktycznie na proces naboru nie mamy większego wpływu. Wnioski, czyli podania kandydatów do służby policji wpływają praktycznie co miesiąc, codziennie. Jednakże ten proces naboru jest dość długotrwały i nie jest zależny od nas. Jest to proces, który trwa praktycznie, można powiedzieć, około 2 lat. Taki kandydat musi przejść pewne testy, przejść badania, następnie szkolenie 6-miesięczne, szkolenie 2-miesięczne w Warszawie i jak trafia do nas, to jest już praktycznie po 2 latach tego procesu kwalifikacyjnego. No jak już mówię, no tutaj zdarzenia staramy się, ten wakatowość ma wpływ bardzo duży na ilość zdarzeń. Zdarzenia takie staramy się jednak, że mówię, niwelować i żeby to bezpieczeństwo było coraz wyższe, dzięki także Państwa pomocy. Funduszu wsparcia, który był w 2013, 40 tysięcy, były to na służby płatne, które były widoczne na ulicy na pewno, bo te pieniążki zostały przekazane typowo dla policjantów patrolowych, gdzie oni mieli zapobiegać, no, zatrzymywać na gorąco i eliminować przestępstwa i wykroczenia.